Wartość mojego portfela długoterminowego od ostatniej wyceny urosła o 798 873 zł i wynosi już 3,77 miliona. Co się takiego wydarzyło? Czy to efekt decyzji Chińczyków o wsparciu dla gospodarki i giełdy, czy może jakaś szalona transakcja z dużym lewarem? Nie. To sprawa czysto lokalna, o której ostatnio opowiadałem Wam dokładnie 3 lata temu i obiecałem, że za kolejne 3 lata do tego tematu powrócę. Już widzę komentarze pod filmem ze strony osób o mniej wolnorynkowych poglądach, że to nie fair, że takie zarabianie powinno być zakazane, ale ja po prostu na spokojnie robię swoje, krok po kroku, korzystając z prostych opcji inwestycyjnych i pozwalając działać czasowi na moją korzyść. Zapraszam Was bardzo serdecznie do co kwartalnego przeglądu wyników portfela. Będzie dużo i konkretów, więc z góry przepraszam tych z Was, którzy wolą lżejsze treści i zanim zaczniemy, Pamiętajcie, materiał ma charakter wyłącznie edukacyjny, nie jest żadnym sugerowaniem strategii ani żadną rekomendacją inwestycyjną. Tylko wyznacie swoje okoliczności, swoją sytuację, więc musicie zrobić strategię dostosowaną do waszych potrzeb. To jedziemy. Ponieważ wiele osób po raz pierwszy ogląda materiał z cyklu Finansowa Forteca w praktyce, przypomnę, że inwestuje w oparciu o strategię trzech portfeli opisaną szczegółowo właśnie w Finansowej Fortecy, czyli książce dla osób początkujących, które chcą. Inwestować skutecznie i mieć święty spokój. Te trzy portfele to: finansowa poduszka bezpieczeństwa, portfel długoterminowy i portfel ofensywny, który obecnie stanowi największą część naszego majątku. Portfel długoterminowy, który od czterech już lat prezentuję Wam na blogu i moim kanale YouTube, zaprojektowany jest tak, aby przy możliwie najmniejszym nakładzie czasu pozwalać na pomnażanie kapitału mojej rodziny w tempie szybszym od inflacji. I przede wszystkim bez konieczności monitorowania rynków finansowych, bo w większości przypadków to jest strata czasu. I kiedy mnie zabraknie, to moja żona albo córki powinny sobie z takim portfelem spokojnie poradzić. Jaki jest skład tego portfela? Mniej więcej połowę środków stanowią dwa mieszkania na wynajem w Warszawie, a druga połowa to konserwatywny portfel rynkowy, złożony obecnie w 50% z obligacji indeksowanych inflacją. W 35% z ETF-ów inwestujących w akcje rynków rozwiniętych i akcje rynków schodzących, i w 15% ze złota. Ta część rynkowa ma skład ostrożny, uwzględniający niską skłonność do ryzyka mojej żony, bo to są nasze wspólne pieniądze i ona też musi czuć się komfortowo z poziomem ryzyka. Dlatego celujemy tu w długim okresie w około 3 punkty procentowe ponad inflację, ale przy bardzo ważnym założeniu, że po drodze maksymalne obsunięcie kapitału, czyli taki maksimum drawdown nie przekroczy 20, może 25% przy jakimś naprawdę wielkim kryzysie. Jak możecie zobaczyć na tym wykresie, największa strata w ciągu ostatnich 4 lat wyniosła 5.75% i to na danych dziennych, więc szczerze mówiąc, zupełnie jej nie zauważyłem i naprawdę uważam, że każdy powinien mieć taki portfel, aby mógł z tym portfelem spokojnie spać. Zacznijmy od wyników części rynkowej, bo ona cieszy się największym zainteresowaniem, a na koniec pokażę wam co wydarzyło się z naszymi nieruchomościami. Trzeci kwartał 2024 roku był kolejnym w tym roku dobrym kwartałem dla rynków finansowych. Akcje rynków rozwiniętych dały zarobić w dolarach 6.36%, akcje rynków wschodzących 8.24%, a złoto inwestycyjne aż 12.83%. Ponieważ prowadzę portfel w polskich złotych, no bo w tej walucie zarabiamy, w niej pokrywamy koszty naszego życia. No to muszę tym razem pomniejszyć wyniki o 5,28%, bo o tyle w trzecim kwartale spadł kurs dolara względem złotówki. Zatem, po uwzględnieniu zmian kursu walut, poszczególne klasy aktywów przyniosły w trzecim kwartale tego roku następujące stopy zwrotu w złotówkach: akcje rynków rozwiniętych 0,75% na plusie, akcje rynków wschodzących 2,53%, złoto 6,88%, i do tego portfel obligacji indeksowanych inflacją wygenerował kolejne 1,49% zysku. Gdy spojrzymy na wyniki od początku tego roku, to widzimy, że w ciągu tych ostatnich 9 miesięcy lokomotywą wzrostów było złoto, które dało zarobić 22,82%. Na drugim miejscu akcje rynków rozwiniętych z wynikiem 15,36%, następnie akcje rynków wschodzących z wynikiem 12,84%. I na czwartym obligacje indeksowane inflacją ze stopą zwrotu 6,76%. Polskie obligacje skarbowe notowane na rynku, których od dłuższego czasu już w portfelu nie mam, zarobiły od początku tego roku 4,28%. Ten bardzo dobry wynik złota, no to jest m.in. odpowiedź na dużą niepewność dotyczącą rosnącej skali zbrojnych konfliktów, w tym w szczególności tego, co obecnie dzieje się na Bliskim Wschodzie. I no, pod tym względem złoto zachowało się właśnie zgodnie z jego rolą w portfelu. Natomiast chciałbym Wam jeszcze zwrócić uwagę na bardzo ciekawą sytuację w Chinach. Akcje chińskie po latach spadków są mocno niedowartościowane, a tamtejszy rząd ogłosił największy pakiet stymulacyjny od czasów pandemii COVID-19, co sprawiło, że kapitał zaczął wracać na chińską giełdę, a tamtejsze indeksy wystrzeliły o kilkadziesiąt procent w górę zaledwie 2-3 tygodnie. A jak zachowanie powyższych klas aktywów przełożyło się na wynik mojego konserwatywnego portfela? W trzecim kwartale dołożył on do wyniku 2,3% i od początku roku zarobił już 12,07%. Pod spodem widzicie jeszcze linijkę zatytułowaną Long Term Rynkowy Mały z wynikiem 11,51% na plusie. Więc przypomnę tylko, że to jest taki portfelik, który 4 lata temu uruchomiłem z kwotą 10 tysięcy złotych i tam co miesiąc odkładałem najpierw po 500 złotych, teraz po 550 i raz na kwartał robię tam zakupy za odłożoną w ciągu tych 3 miesięcy kwotę, analogicznie jak w dużym portfelu. I chodzi o to. Aby empirycznie sprawdzić, czy w tak prosty sposób da się inwestować też małe kwoty, i jak widzicie, wyniki są mocno zbliżone. Warren Buffett powiedział kiedyś, że giełda to miejsce transferu pieniędzy od inwestorów aktywnych do inwestorów cierpliwych. I takie podejście jest mi bliskie, dlatego zamiast starać się przewidywać zachowanie rynków finansowych, co jak pewnie się domyślacie, udaje się bardzo rzadko, zdefiniowałem po prostu strategię, którą cierpliwie realizuję i Czas, którego nie poświęcam dzięki temu na pogoń za tym srenim śpiewem rynków finansowych i na te wszystkie newsy będące tak naprawdę zwykłym szumem informacyjnym, wykorzystuję na ciągłe zwiększanie dochodów, bo na to mam największy wpływ. No a potem już zostaje tylko systematycznie wymieniać papierowe zarobione pieniądze na portfel zyskujących na wartości aktywów i właśnie na tym polega skuteczne i spokojne inwestowanie. Zobaczmy jego dotychczasowe efekty. Wykres, który teraz widzicie, nazywam Schodami do Finansowej Wolności. W ogóle te różne wykresy, statystyki, stopy zwrotu są generowane automatycznie w aplikacji MyFund, która dla mnie była prawdziwym game changerem, jeśli chodzi o oszczędność czasu i dokładność. Więc możecie wypróbować tę aplikację przez dwa miesiące całkowicie za darmo, korzystając z linku afiliacyjnego pod tym filmem. I bardzo serdecznie z czystym sumieniem Was do tego zachęcam. I co pokazują nam dzisiaj te Schody do Finansowej Wolności? Niebieska linia przedstawia co kwartalne dopłaty do portfela, a zielona jego wartość rynkową. Jak widzicie, zaczynałem ten cykl publikacji z kwotą około 711 tysięcy złotych, a na koniec września 2024 roku wartość części rynkowej to 1 546 542 zł. Z czego? 1 195 tysięcy to są skumulowane wpłaty. A nieco ponad 350 tysięcy, to jest kwotowy zysk wypracowany od momentu, w którym zacząłem prezentować wam portfel na moich kanałach. A zatem po czterech latach już trochę środków na tę przyszłą emeryturę ten portfelik zarobił. A tutaj możecie zobaczyć analogiczny wykres dla małego portfela, który startował z kapitałem 10 tysięcy złotych, i na koniec września tego roku jego wartość to już 39 192 zł, w tym 7 142 to jest wypracowany zysk. Zaczyna więc działać ta stara maksyma, że duże pieniądze to jest po prostu dużo małych pieniędzy. Dlatego warto inwestować też drobne kwoty. Prowadzę eksperyment z tym małym portfelem, bo to najlepiej pokazuje, na ile takie spokojne, jak widzicie, ostrożne inwestowanie może być skuteczne. To teraz zobaczmy sobie oba portfele na jednym wykresie. W ujęciu procentowym od początku naszego cyklu duży portfel przyniósł 35,43% zysku, a mały 33,14%. Jak jednak pewnie pamiętacie, nie tak dawno mieliśmy bardzo wysoką inflację, która mocno portfelowi odskoczyła. Po dodaniu do wykresu benchmarku w postaci inflacji widzimy, że wystrzeliła ona w marcu 2022 roku i jeszcze na początku 2023 roku biła portfel rynkowy o ponad 20 punktów procentowych. No ale konsekwencja, cierpliwość przynoszą wyniki. Inflacja zaczęła spadać, portfel sobie dalej spokojnie zarabiał. No i na 30 września tego roku do inflacji brakuje mu już tylko 4,7 punktu procentowego. A ja, jak co kwartał powtarzam, jestem przekonany, że w długim terminie, a dla mnie długi portfel to taki pełny rynkowy cykl, więc około 10 lat, inflacja zostanie daleko w tyle również za rynkową częścią portfela. No właśnie, dlaczego powiedziałem, również. Z przyczyn, które szczegółowo opisałem tutaj w dziewiątym rozdziale finansowie Fortecy. Około połowę środków przeznaczonych na naszą przyszłą emeryturę ulokowaliśmy w nieruchomościach na wynajem, a konkretnie w dwóch mieszkaniach na Grzybowskiej i na Siennej. Wiele osób porównuje nieruchomości na wynajem z innymi klasami aktywów patrząc jedynie na rentowność najmu. Liczą sobie ile w danym roku zarobią na czynszu, potem tę kwotę rocznego czynszu dzielą przez wartość nieruchomości, no, i wychodzi im, że to taki sobie biznes. Tylko że takie podejście jest niekompletne, bo ono nie bierze pod uwagę drugiego bardzo ważnego elementu, elementu składowego stopy zwrotu z inwestycji w nieruchomości, a tym elementem jest wzrost wartości samej nieruchomości. Tak, szukając analogii z rynkiem akcji, możemy powiedzieć, że czynsz najmu to jest taka nasza dywidenda, no ale oprócz tego korzystamy przecież na wzroście ceny rynkowej samego aktywa, i tego pomijać nie wolno. Dokładnie 3 lata temu przeprowadziłem wycenę naszych nieruchomości i w szczegółowym nagraniu z poleconym przez Was rzeczoznawcą majątkowym Krystianem Sułem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, opowiedzieliśmy Wam, jak taka wycena wygląda. I zapowiedziałem też wtedy, że kolejną wycenę przeprowadzimy za 3 lata. No i pamiętam, że wielu YouTubeowych ekspertów wieszczyło wtedy gwałtowne spadki na rynku nieruchomości. A tymczasem, <grym> no właśnie. Zobaczcie tylko, co się stało z wartością naszych dwóch mieszkań w ciągu ostatnich trzech lat. Pokażę Wam teraz dokładnie, w jaki sposób podchodzę do wyceniania nieruchomości inwestycyjnych w portfelu i jestem też bardzo ciekawy, jak Wy to robicie. Zacznijmy od ulicy Siennej. Wartość sprzed trzech lat to 1,139,050 500 zł. I na potrzeby tej publikacji analogicznie jak ostatnim razem, skorzystałem zarówno z wysen Rzeczoznawcy majątkowego, jak i z portalu Urban One. Oraz Solar Home. Dla pełnej jasności to nie jest żadna reklama tych portali. I tak, Urban One wycenił się na 1 854 386 zł. tu macie screen z ich płatnego raportu. Solar Home podaje widełki, więc przyjąłem środkową wartość przedziału, która wyniosła 1 875 797, natomiast Krystiansu w swoim operacie szacunkowym był najbardziej konserwatywny i wycenił nam się na 1 695 000. Co ja teraz z tym robię? Tak jak trzy lata temu, pamiętając o rachunkowej zasadzie ostrożnej wyceny, wybieram najbardziej konserwatywny wynik i pomniejszam go jeszcze o 5%. Zatem biorę wycenę Krystiana, te 1 695 000, mnożę przez 0,95, no i wprowadzam w portfelu wycenę siennej do mojego MyFunda na poziomie 1 610 250 zł. To oznacza wzrost. O 41,37% w ciągu 3 lat, a kwotowo o 471 200 zł. A jak z drugą nieruchomością, jak to wygląda w przypadku grzybowskiej, tutaj najniższa wycena wyszła nam w Sonar Home. Krystian uwzględnił fakt, że to jest luksusowy apartamentowiec, mieszkanie bogato wykończone z klimatyzacją i tak ale ja wolę być bardziej konserwatywny, więc 3 lata temu wycena wyniosła 607 0,50, a dzisiaj biorę najniższą wartość, czyli ten z Sonar Home. Pomniejszam o 5%, no i przez kolejne 3 lata wartość grzybowskich w portfelu wynosić będzie 858 479 zł. Oznacza to, że w ciągu ostatnich trzech lat wartość tej nieruchomości wzrosła o 41,42%, czyli kwotowo o 251 zł. i 429 zł. Ale to jeszcze nie koniec, bo chcę jeszcze sprawdzić, czy te wartości nie są przesadzone. Dlatego rzucam jeszcze okiem do danych NBP i w tym celu pobieram sobie plik z bazą cen nieruchomości mieszkaniowych z raportu NBP i patrzę ile wyniósł wzrost procentowy w ciągu ostatnich trzech lat w Warszawie. NBP publikuje te raporty raz na kwartał i na razie dostępne są dane na koniec czerwca 2024. Nam chodzi tak naprawdę o zgrubne sprawdzenie, więc to w zupełności wystarczy. I co widzimy? Że średnia cena w Warszawie wzrosła w ciągu 3 lat z 12 463 zł do 18 677 zł, czyli o ponad 49%. No a skoro tak, to to moje założenie wzrostu o 41% nie jest raczej przesadzone. Takie jest moje podejście. I jestem bardzo ciekawy, co się nam tutaj wydarzy przez kolejne 3 lata. Czy faktycznie to spadnie, czy coś się zmieni, jak zwykle. Nie zamierzam tego przewidywać. Tylko po prostu trzymając się strategii, pozwolę, żeby czas działał na moją korzyść. Zobaczmy zatem zaktualizowaną wartość całego portfela długoterminowego. No i tak. Część rynkowa to obecnie 1 546 542 zł. Dwie nieruchomości po tej najnowszej wycenie. Podjęciu po salda kredytu w kwocie 332 112 zł i jeszcze po uwzględnieniu rezerwy na remonty, bo ja z czynszów odkładam sobie na remonty, to ta wartość to jest 2 224 088 zł. A zatem cały portfel długoterminowy to już jest 3 770 630 zł. Ta część nieruchomościowa waży teraz 59%, a rynkowa 41%. Zatem jakie transakcje planuje w tym kwartale po publikacji dzisiejszego materiału. Ponieważ mamy tę rozbieżność w tych dwóch portfelach, tych 9 punktów procentowych, a w części nieruchomo nieruchomościowej znajduje się też rezerwa na remonty w kwocie 60 372 złotych, Zaparkowana w funduszu krótkoterminowych papierów dłużnych i jeszcze gotówka na koncie z wpływów, z tego co zostało, z wpływów po pokryciu kosztów w ostatnim kwartale i to jest 27 0,99 zł, żeby chociaż trochę zmniejszyć to przeważenie, tę nierównowagę pomiędzy tymi dwiema połówkami portfela długoterminowego, wypłacę 30 tysięcy zł z części nieruchomościowej i przerzucę ją do portfela rynkowego. I kupię instrumenty finansowe. Co to znaczy? że wpłata do portfela rynkowego wyniesie w tym kwartale nie tradycyjnie 30 tysięcy złotych, tyle oczywiście dopłacę z, z generowanych na bieżąco oszczędności, tylko jeszcze dołożę 30, więc w sumie zrobię zakupy za 60 tysięcy złotych. No i co kupię w tej części rynkowej? Po pierwsze, słuchajcie, pomimo tego, że rynki schodzące w ostatnich tygodniach prują, to ponownie obecnej ich wagę od 2,5 punktu procentowego. A przypomnę, że robię tak co kwartał od zeszłego roku, żeby jeszcze bardziej uprościć część akcyjną portfela długoterminowego, zbliżając ją do struktury indeksu MSCI, All Country World Index. Robię to, żeby ułatwić w przyszłości zarządzanie portfelem mojej rodzinie, a nie ze względu na sytuację na rynku. Uważam, że akcje chińskie są w obecnej sytuacji geopolitycznej bardzo ryzykowne, ale też bardzo atrakcyjnie wycenione. Więc na przykład w portfelu ofensywnym kupiłem jeśli dobrze pamiętam, 25 i 26 września za 100 tysięcy złotych ETF na chińskie akcje. No ale, właśnie na takie transakcje jest miejsce w portfelu ofensywnym, a w tym długoterminowym, jednak nie. Chcę, żeby on był bardziej jeszcze pasywny. Kochani, pod filmem znajdziecie link do wpisu na blogu, w którym jest jeszcze więcej szczegółów, a także screeny z naszych rachunków inwestycyjnych z konkretnymi instrumentami. No bo to nie jest żaden wirtualny portfel w Excelu, tylko realne pieniądze, realne zyski, a od czasu do czasu realne straty. Dajcie znać, jak radzą sobie wasze portfele. Pamiętajcie, że przed nami nie jedna zawierucha rynkowa, a ja czekam na Wasze pytania i komentarze. Dziękuję Wam serdecznie za wspólnie spędzony czas. Trzymajcie się. Cześć.